kontrolowanie pracowników za pośrednictwem systemów telematycznych czy też systemów GPS jest w pełni legalne i wynika to pośrednio z zapisów w kodeksie pracy. Na czym może polegać taka kontrola? Po pierwsze, pracodawca może w czasie rzeczywistym sprawdzić, gdzie znajduje się pojazd, no i domyślnie jego pracownik, czyli na przykład czy dzisiejsza zaplanowana wizyta u klienta rzeczywiście się odbywa. Po drugie, pracodawca może zweryfikować, czy ilość zatankowanego paliwa, która została potwierdzona przez faktury, które dostarczył pracownik, zgadza się z tym, co trafiło rzeczywiście do baku, ponieważ takie systemy również monitorują poziom paliwa w pojeździe. Kolejna rzecz. Pracodawca może przy wykorzystaniu takich systemów dbać o bezpieczeństwo swoich pracowników, weryfikując, z jakimi prędkościami się poruszają, ponieważ takie dane również są dostępne. Firma, która jest wyposażona w takie systemy, może również zweryfikować historycznie, na przykład w okresie jednego miesiąca bądź dłuższym, gdzie pojazd w danym dniu się znajdował. Bardzo ważne jest to, że systemy telematyczne i systemy GPS to nie są tylko narzędzia do kontrolowania pracowników. Bardzo często są elementem większego procesu, który służy do zarządzania i optymalizowania floty samochodowej w firmie. Pracodawca, by legalnie mógł wykorzystywać systemy monitoringu GPS, musi spełnić dwa warunki. Po pierwsze, każdy pracownik, który jeździ pojazdem wyposażonym w taki system, musi zostać o tym poinformowany jeszcze przed rozpoczęciem korzystania. I druga rzecz, również bardzo ważna, pracodawca, który zbiera takie informacje z systemów GPS, musi zapewnić im pełne bezpieczeństwo.